Zobaczcie, korytarz nam ginie w mroku. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Przemierzając Opolszczyznę, przypadkiem spotkaliśmy bardzo miłych ludzi. Jakoś temat się rozwinął w kierunku opuszczonych miejsc, schronów itd., itd. Sprzedali nam pewną informację i postanowiliśmy ją niezwłocznie sprawdzić. Okazuje się, że pamięć 73-letniej pani jeszcze jest całkiem dobra, gdyż po chwili poszukiwań znajdujemy takie coś. Kolega Marek tutaj pokaże. Które ma dochodzić podobno do jakiegoś kościoła, bo pani gdzieś tutaj za, że tak powiem, bajtla biegała. A pani miała ponad 70 lat. Znaczy pani w chwili obecnej mówiła, ma 73. A. Sama się wygadała, bo kobiet się o wiek nie pyta. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, pójdziemy. Robimy materiał telefonem, bo kamery, wszystko zostało w domu. Wejście do schronu jest, no powiem szczerze, całkiem fajne. Jakieś drobne pajęczynki, tutaj mamy mur zarośnięty mchem, tradycyjnie śmieci. Brakuje drzwi do tego pomieszczenia. Ślepy zaułek. I zobaczcie, korytarz nam ginie w mroku. Widać, że mało kto wie o tego typu budynku. Ten pająk wie. Ten pająk wie, bo sobie mieszka właśnie. Mało kto wie o tego typu miejscu. Dlatego, że tu jest czysto. Ale w przeciwieństwie, zobaczcie, do innych schronów typowo przeciwlotniczych, w których byliśmy, nie ma tutaj ławek w ogóle. Nie ma w ogóle śladów po czymś takim. Nie? Kolejne miejsce po drzwiach. Tu mamy jakiś... Wyjście ewakuacyjne na górę. Oczywiście tam, gdzie się da, to są śmieci. A korytarz prowadzi w tą stronę. Zobaczcie. Kolejne przepierzenie. I znowu końca nie widać. No powiem wam, że ten schron no ma. Będzie miał gdzieś jak na razie ze 100 metrów. Prawda, panie Marku? Prawda, prawda. Zobaczcie. A nie świeci mi po oczach, bo i tak nic nie widzę. Wybaczcie jakość, ale to jest telefon, który nie... Ma dzwonić. Ma dzwonić, a nie robić filmy. Tutaj mamy jakieś wyjście. I nie jest to kościół. Mamy betonowe drzwi. Mamy kubkę śmieci. Zawalone wejście. Podkłady kolejowe zbutwiałe nad naszymi głowami. I mamy wyjście do cywilizacji. Czyli pani mówiła prawdę, może niekoniecznie, jeżeli chodzi o przemieszczanie się gdzieś w kierunku jakiegoś kościoła, natomiast schron przeciwlotniczy faktycznie jest.